Dobra, na 3-4 startujemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. A ci potem, jakby co, wyślę odcinek, a będziesz chciała, bo ustawię na niepubliczny, żebyś sobie obejrzała. O, zajebiście, kurwa. No nie. Dlaczego mnie? Dobra, w sumie. Fuck, nie. No nie. Zginęła? Przecież my jeszcze nawet nie zaczęliśmy, co Nie, jest? najlepsze, że to już się nagrało. No siema, z tej strony Kelo4, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii. Jest dzisiaj ze mną Aga. Heja. No i doszliśmy do wniosku, że stworzymy wspólną serię z Minecraft. Gramy ogólnie na paczce youtuberki w sumie. Większość ludzi pewnie będzie znała interesując się Minecraftem. Czyli gramy na paczce youtuberki Magdaleny Marii Moniki. No i co? Paczkę oczywiście stworzył nam Kenar. On nam pomógł wrzucić na serwer. I będziemy tak naprawdę lami w tej grze. No ja zwłaszcza. No. Więc co? No zaczynamy naszą przygodę. Dzisiaj w planach mamy mniej więcej przynajmniej ogarnięcie miejsca na domek. Chociaż powiem, że ta łączka, na której się wygenerowaliśmy, nawet fajnie wygląda. Ale jeszcze rozejrzymy się dookoła, co tu jest. No i co? No i zaczynamy. Tak ogólnie Aga. Nie. Myślałem, że w pierwszej kolejności podejść do tego drzewa, bo z tego co pamiętam, to tam już jakaś broń, nawet fajna była na start. Że tam? Że tam. Jaki masz ogólnie render ustawiony? To się wytnie. O czym do mnie mówisz? No, render po prostu. I jaką masz odległość po prostu widzenia? A tu też są mobki Ja do nie bicia. wiem. No nie, no ja se Ale oni mają po robisz. 6 żyć, oni nic ci nie zabiorą. Jak ja już nie mam jednego serduszka? No ja też Trzech. nie. Okej, mamy broń. Trzymaj, bo ty jesteś tą lamą na początek. I w sumie, dobra, uciekamy, bo nie możemy nawet zbić tych spawnerów. Zeszłaś na dół? No. Dobra, to... O Jezus, to dalej bije. Jezus, kochany. Tu jest jakiś domek? Przyjazny? Nieprzyjazny? Ja chcę łóżko, tylko tyle. Dobra, tu mamy kolejną skrzynkę. Nic tu nie ma. Dobra. Dawaj, uciekamy do wioski. Tam na Tamtej tą... wioski? Tak, do No tamtej nie. wioski. Ja już nie mogę Moment. szybko biegać. No, w miarę jeszcze jest bezpiecznie, ale już widzę, że Jak tam ciekawych coś już jest, przeciwników. czai się? No to obok przejdziemy. Aż takimi lamami nie jesteśmy. Poza tym to nie ma zasięgu, co to jest. Silver... Szkieletor. Uciekaj, jest tu... A, wpadłaś w piaski. A ja wpadłem za tobą. Kop pod spodem ten piasek. Dobra. Tutaj. I tu. Nie wiem, że coś ci bije teraz. Nie. Dobra. Lecimy, szukamy jakiegoś łóżka do spania. No, koniecznie. To nie ma co nawet świrować. Jest tu coś? O, słyszę naszych No. nosaczy. Tu jakieś Są villagerzy, jest łóżko. dobrze. No, widać, że jeżeli nie widzę łóżka, to nie jest dobrze. O, już zombiak. Nadzieję, że spacji nie będzie tak mocno słychać, jak ja teraz klikam. Dobra, dobra. Troszkę. Dobra, serduszko. Co to jest? Ja naprawdę... Przecież mam Optifine'a zainstalowanego. A tak ci powiem, że tutaj nigdzie nie ma łóżek. Pamiętaj, żeby nie klikać w te motyle. Kurwa, tam jest jeszcze wilkołak. Wilkołak żółtym mieczem nic nie da. Dobra, owiec tutaj też nie ma, nie? A, czyli standardowy pierwszy odcinek w sumie. Będziemy siedzieć w chałupie i czekać, aż noc się skończy. Możemy przyjść tutaj na tego. Ała, co? Co mnie tak klepie? A, głód mnie klepie. No. A, i stara się nie patrzeć Edkom w oczy. Coś mnie klepi, ale nie wiem, czy z tyłu, czy nie. Shit. Gdzieś ty poleciała. No, co jestem. Fy, ty, ty, Właśnie ty. sklepałam kogoś i dostałam serduszko gratis. Okej. A chyba jedyne mieszkanie, gdzie jest łóżko, wiesz co? Jest, jakby to ci powiedzieć, zakopane pod ziemią.
Jak zakopane po ziemi? Czekaj, czekaj. Tu. Nie rozwalaj tego domu. Tutaj piasek rozwaliłem. A, tu jest skrzyneczka w sumie. Dobra, chodź do środka tu. Mam jakiś Iron Knife Blade. W sumie dobra, niech już to będzie. Na górze jest też jakaś skrzynka? Nie ma. To choć jeszcze przejdziemy się tutaj do Mekobok, widziałaś, była faremka. To tam ewentualnie trochę im żarcia pod tego podkradniemy. Dobra. Skrzyneczka, a jakieś gówno. Okej, okay, lecimy. Tu. Nie. No dobra, no dobra. Już się nie czepiam. Ta plantacja jeszcze rośnie. O, rzodkiewki. Tulipany? Kalafior? Kalafior? Tak. Co tu jeszcze jest? To jest? Truskawki. Klikaj prawym przyciskiem myszki. Wtedy no ci... przecież wiem. A ja nie wiem, czy ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz. No ja wiem, że ty nie wiesz, że ja wiem. No to teraz już wiem, że teraz ty będziesz wiedzieć, bo ja też będę wiedział, że ty wiesz. Mhm. Dobra. Jest dopiero 12, tak jakby w grze w nocy. Czyli ogólnie, no ciekawie będzie, jak już obudzimy się. A creepery są? Na razie widzę tylko normalnego creepera. Może te żarcie nic nie daje. No bo to są takie, wiesz, hodowlane. To jest głównie tam do twojej profesji kucharza, nie? No raczej. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no. Tam szczur wielki lata. Tutaj jeszcze nie ma co wytwarzać. Wiecie co? Dogadajmy się na tej zasadzie, że widzimy się jak noc minie. Teleport. Jezu! Dobra, ja się nim zajmę. Nie ma szans. Nie ma szans normalnie. Widzowie, ja na pewno w następnym odcinku ustawię licznik śmierci. Moich na pewno. Dobra. Czyli ty tam zostałaś, tak? Czyli olewamy tam ten miecz i lecimy dalej. No. Dobra. W sumie trochę odleciał. Dobra, ja go odciągnę. Ja go odciągnę. No fajnie, na pewno. Dobra, chodź, tu już nie świrujemy. Nie lecimy w tą stronę, ale polecimy tutaj. Zobaczymy, co tu się dzieje, bo tu widzę jakieś kolejne ruiny. Może coś ciekawego wyciągniemy z tego. To są ruiny? Są, ale już słyszę pszczołę. Nie, ja słyszałam tylko krowę. Dobra, lecisz za mną, lecisz. Fuck. Coś jest, tu są węże, a tu jest tylko taka górka. Jezus kochany, ile tu jest rzeczy. Tu nic nie ma. Aha, a tu czekaj, już... muszę dynię zebrać. O, widzę, że mamy też krzaki jagody. To też musimy zebrać te krzaki jagody, ale nie pamiętam, czy to się ręką zbierało. Ogólnie to my w pierwszej kolejności powinniśmy ściąć drzewo, nie? No dobra. Dobra. Tak, jagody się normalnie zbiera. No, też już właśnie tutaj pozbierałem. O, mamy kicie, ale nie taką z ocelotów, tylko normalną, choć zobaczysz. Się będziesz tym jadać. No poczekaj, bo ja tu idę gdzieś. Cmentarz? Nie mam bladego pojęcia. Wygląda jak cmentarz. I to chyba jest cmentarz. Nie pamiętam, czy w tym cmentarzu było... Tu jest pochodnia i bardzo mi się to nie podoba. Co? Kopiesz pod spodem? Tak, ale tu nie ma grobu. Nie ma? Dobra. Nie. Tu mamy, ale poczekaj, nie otwieraj. Ale skrzynka. Nie otwieraj! Czemu? Czemu? Dobra, nie słyszałem. Bo ta czerwona pochodnia tak średnio mi nastawiała. Coś ciekawego tam było? Mogę ci rzucić. O, masz. O, to już wiem, kto tutaj pracował. Okej, okay. Gówno, nie ma nic. To ja mam łopatę, a ty masz... A ty też masz łopatę. Też mam łopatę. Dobra, szczerze to... Ta mapka średnia się wygenerowała. Dobra, pójdziemy chyba w ten taki ciemniejszy las. Tam mniej więcej, gdzie zginęliśmy, tylko bardziej na prawo. Okej. Okay. Czekaj, ja sobie usunę te dead pointy, bo mnie denerwują. No, mnie też to, szczerze powiedziawszy, już... Doprowadza do szewskiej pasji. Ten safe też nie jest potrzebny. Tak. Chcieliśmy walczyć w nocy z pająkiem, nie? Tak wyszło, że i tak go nie zabiliśmy. Zostały mu pewnie 2 HP czy 3.
Bo ni z gruchy, ni z pietruchy nagle mantis przyleciał. Ten wielki taki komar. No tu mamy minerały. Jagody to później sobie ewentualnie zbierzemy. O, tu masz kotki. Kotki. Chyba żarełka. Pszczoła? Czemu mnie pszczoła uderzyła? Ty chyba cię nie lubi. Mnie nikt nie lubi. Dlaczego? Dlaczego? Nie no, w miarę ja cię lubię, powiedzmy. O. Nawet było słodkie. Dobra. To drzewo... To drzewo chyba nic sobie nie zawierało, ale nie chce mi się tam, szczerze powiedziawszy, wchodzić na start. No przecież byliśmy tam. Nie, chodzi mi o te wielkie, wielkie drzewo. My byliśmy w tym obok na lewo, widzisz? Aha, dobra, no. Jezu, co mnie atakuje? Pewnie robaki z ziemi, uważaj. No mnie też już zaczęło atakować. Bok. One mają tam po pół życia, ale... A, nie ma co świrować, ja już na przykład... Tego. Masz jedzenie? Na misia też nie pas zbyt długo, bo cię pewnie zacznie atakować. Nie mam jedzenia. Zaraz ci dam melony. Za tobą? Dobra, wyrzuciłem ci. Tam widzę jakąś kolejną chatkę. Skąd do tego tyle masz? No tu były dwa melony przecież, tam gdzie te robaki biły. Aha. Pewnie arbuz robaczywy, ale zjadłem i nawet smakował. O, tu jest jakaś wioska. Kolejna. Zobaczymy, no. Czy tu będą. A nie, to jest taka specjalna już wioska. Ale też widzę, że jest zakopana. Chodź, uratowałem ci życie. A ty? Jakieś brązowe miecze. Dobra, biorę wszystko. Tu, tu, tu. Ale łóżek jak zwykle nie ma. Dobra. Tu też nic nie ma. Już widzę, że też grabisz. Troszkę? Może? Kurwa, dobra, termity tutaj są. Zaraz wszystko będzie tego, wszystkie budynki będą zniszczone. Są części do jakiejś broni, z tego co pamiętam. A patyki, dobra, tu już ty ogarniasz sobie. Kurwa, pięciu typa w domu. Tutaj też nic. Dobra, doniczka, ale to mnie nie interesuje. Kowal by było fajnie, jakbyśmy znaleźli na start. Tamten no. Też powinien coś marzenia. Mieć. Ten dom jest w ogóle pusty. I ogólnie tu chyba jakiś kolejny ryneczek nam się. Nie, myślałem, że to rynek, a to jest dalsza część wioski. Dobra. Też nic nie ma. No kurde, jak te robaczki mnie denerwują. Co jest? No one będą niestety. Tu w chacie. Zaraz znowu padnę. Już ewentualnie wtedy się tepniesz do mnie. To w sumie nie jest oszustwo przy tym, jak możemy robić sobie checkpointy i się tepać. Dobra, no nic nie ma ciekawego w tej wiosce. Czemu druga wioska i znowu nie ma łóżka? O Boże, tam widzę dość potężnego dungeona na wodzie. Nie wiem, czy ty to widzisz już. Jeżeli to jest dungeon, te takie drewniane, to tak, tak, widzę. To i dodatkowo masz jeszcze wieżę, którą też będziemy podbijać. Obok tego. Świetnie. No spokojnie, już tam pójdziemy przynajmniej w żelaznej zbroi. O Jezu! Kurwa, rekin też pływa w wodzie. Ty poleciałaś tu, do tego mieszkania. Tylko jakby trochę spadłam. Nic, znowu nic nie ma. Dobra, chyba serio musimy ściąć te drzewo jako pierwsze zadanie. Przynajmniej, żeby sobie zrobić tego. No, kamienny sprzęt, nie? Dobra, tyle nie, tyle nie wystarczy. Potrzebuję przynajmniej trzech. A, jakby co tym poprawo inventory Twixem, to wy się nie przejmujcie, a to też w następnym dopiero odcinku zmienię. Było dzisiaj wszystko robione na spontanie. My tak naprawdę się ogarnęliśmy w 15 minut z tym wszystkim. Tak było, nie zmyśla. No. Dobra, mamy patyki. Też siekierę na start drewnianą? Tak już robisz. Dobra. Cyk, cyk. Gdzie jesteś? Aha, ty tu się męczysz. Tutaj. A, ty już zrobiłaś sobie siekierę? Nie. Dobra, trzymaj. Tu ci rzuciłem. Tu. No widzę. Kurwa, czekaj. Tam jest ten mantis, tam nie idziemy.
Tam jest to wielkie, co syczy i co nas zabiło już 4 razy. No nie, tego nie chcę, dziękuję. I to nie to żółte, tylko to białe. Czy to jest to rekin? Tak, to jest rekin. Hej. Dobra, Timbermod działa w takim razie. Że ja tak w gwoli ścisłości, to ja pierwszy raz gram w tak w ogóle zmodowanego Minecrafta, więc to już w ogóle jest ciekawe. I dla mnie zaskoczeniem na przykład były indyki. No. To pierwszy jest raz akurat prawda. Widziałam indyki. No i ja tu ogólnie mam robić za osobę, która widziała tą paczkę modów i mniej więcej wie, co się na niej robi. A tutaj Aga jest od ekscytowania się wszystkim, co jest kolorowe, piękne itp. No, na przykład widzę różowe drzewo. I jej, to jest pewnie wiśnia. Różowe drzewo! Ja już nie mam znowu żarcia. Dobra, nazbierałem. Ktoś dam ci warzywko. To co trzymasz w ręce, warzywko? Masz na przykład broku, masz na przykład to. A tego akurat nie zjem. A nie, to buraczek jest. Specjalnie cebulka i kapustę mam dla ciebie. Mhm. I na przykład, proszę, rzepę. Brakuje pszenicy, to byś mi mogła zrobić kanapkę z rzodkiewką, sałatą. Proszę, pszenica. Żartowałem. Coś jeszcze? Zbliża się noc. No, a my nie mamy łóżek. No, i jesteśmy nawet trochę w dupie. I nawet nie było tu żadnych owiec. Mhm. No, musimy przejść się dalej po tych lądach. Dobra, zebrałem trochę drzewa, ale oczywiście zapomniałem crafting. Nic nowego, więc muszę na nowo zrobić. Te gówna mogę w sumie powyrzucać, bo to jest nie jest nam w ogóle potrzebne. Deski, przynajmniej połowę z tego zrobić desek. To też mi nie jest potrzebne, przynajmniej na ten moment. Drewniane miecze, no aktualnie nie mamy. Chyba, że chcesz się gdzieś wkopać. O, dobra, zrobię 4 kilofy w sumie. To będzie rozsądniejsze na start. 12, tak. Okej, okay, tak, tak. I z 4 kilofy. Tyk, 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 tyk. Raz. To mnie tylko nic teraz nie zabiło. Raz. Dwa. Trzy. I 4, dobra. Daleko odleciałaś? No, trochę daleko. No właściwie to nawet nie wiem, gdzie jestem, więc... Gdzieś w lasku widzę na mapie. Jakby co to nasze pozycje widać na tej mapie, nie? Dobra, możemy się w sumie tutaj wkopać. Ty już nie leć tak daleko, bo ja cię nie dogonię. Znając, że cię zaraz będę miał z plecy mobków. Ty. Gdzieś się... Nie minęliśmy się. Za tobą. Dobra, teraz zejść z tego drzewa i nie zginąć. To jest największe zadanie. Ty dalej mnie szukasz? Ja eksploruję. A, eksplorujesz, czyli mnie szukasz, rozumiem. No nie, przecież widzę cię. Wkopmy się już tutaj. Z łopatą. Żeby jakoś tu w miarę było. Pochodni też nie mam, ale tu chodzi o to, żeby zebrać sprzęt. Żeby zebrać na kamienny sprzęt, nie? Ilofy, miecze i tak dalej. Już na pewno trochę bardziej bezpieczniejsi będziemy. Wiecie co? Zrobimy po raz drugi taki wycinek. Bo to jest bez sensu, żebyśmy was trzymali w czymś takim. I po prostu wrócimy, jak nastąpi kolejny dzień, a my tutaj sobie na spokojnie wykopiemy wystarczającą ilość kamienia. No i po prostu się zobaczymy za chwilę. No i dobra, wróciliśmy. Udało nam się zdobyć trochę cobblestone'a, tak, zebraliśmy. Mamy już, na start zrobiliśmy sobie pochodnie, ja przepaliłem deski z drzewem, koroną drzewa. Jak to nazwać? Ale co? No, drzewo, takie drzewo niedeskowe. Drewno. Kora, kora. Niech będzie chuj, niech będzie kora. Aha. Dobra. Dobra, no i wychodzimy. O kurwa, Creeper! Czekaj, nie wychodź. Ach, kocham to. O, węgiel się znalazł. To jest na pewno węgiel. Okej. Okay. Ogólnie też, jak pewnie już zauważyłaś, jak najedziesz na rzecz, to też ci wyskakuje, co to jest, nie? U góry.
No shit, Sherlock. No, dlatego mówię. No miałeś, wiesz, miałeś po raz pierwszy grać Minecrafta i miałaś trochę nie ogarniać, nie? Ale, bo ja, wiesz, ale. No ja pierwszy raz gram na modach, ale ja nie pierwszy raz gram w Minecrafta. Dobra, to dawaj, lecimy przez ten las. Mam nadzieję, że coś za tym lasem będzie ciekawego. A to nie jest taki biom typowo pod dżunglę? Bym prawie spadł. No ja też. W tym jestem najlepsza, nie odbiera mi tytułu. Okej. Okay. Dobra. A już mnie wyprzedziłaś. O, i mamy na górze coś do zwiedzania. Ale to jest jeszcze zbyt odważne. W tym odcinku mówię, chcemy chociaż znaleźć miejsce na dom. Ewentualnie jak będzie jakiś mały dungeon. U góry. Aha. No. Ta, zapomniwszy. Że tutaj też na górze jest. O, jest jakaś łączka. I tu jest ten totem taki. Jak to się nazywa? Stonehenge to się nazywa? Nie. Te takie mordy, jak są na wyspach. Wielkanocnych. No. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa, ale wiem, o co chodzi. No, to najważniejsze. Tu mam jakiś materiał. To jest żwirowa ruda. Żwirowa ruda. A on coś w tych oczach swoich ma, bo on zawsze miał. Ale kto? Kurwa, ma. No, chociaż ma wełnę, no. Czy to jest źle? Pierwsza wełna w sumie. Oczywiście jeszcze nam się nie udało żadnej owcy znaleźć po drodze, nie? Dawaj oko. No nie, bo po co? Jezu, jakie lilie wodne. Dobra, tu nic nie ma. Ta gra jest genialna. No, no Minecraft, no nie oszukujmy się, ja się wychowałem na Minecrafcie, nie? Tak jak mówiłem zresztą, że ja się wychowywałem na odcinkach Madzi i Shio. Więc coś tam mniej więcej Minecrafta ogarniam i widziałem tą paczkę na odcinkach ich. Na odcinkach akurat Magdy. Więc mniej więcej wiem, że będzie dużo przygody z tą paczką. Więc na pewno się nie zanudzicie. Tylko wszystko małymi kroczkami, tak? O, mamy na górze slajmową wyspę. Tam coś się tak fajnie skakało. No i co? No żebyśmy w miarę to ogarniali, nie? Na start musimy oczywiście zebrać materiały jakieś, znaleźć miejsce na dom. A też planuję robić... No, jedzenie. A też planuję robić oczywiście streamy z tego, żeby was nie zanudzać z budowania domu i tak dalej. Bo chcę, żebyście mniej więcej widzieli wszystko, co się dzieje w tej serii. A nie, że po prostu nagle miną dwa odcinki i się okaże, że my już latamy w najlepszych setach czy coś. Chociaż najlepsze sety, żeby zdobyć, to też będzie dużo zabawy z tym. Fajna łączka, ale czy to jest miejsce na dom? Pamiętaj, uważaj na piaski. Tak, poczekaj, bo muszę coś wszamać. Już zbytnio nie wiem, co. No, tak samo. Więc czym ja tu się jeszcze mogę pożywić? Cebulą? Cebula jest jadalna? O, cebula no, ma raczej. Warstwy i jest jadalna, dobra. Ta łapa. O, moje ulubione. Uważaj na japę w ziemi. O, nie. Tym pszczołem mówimy nie. A, dobra, ja nara, spadam. Nara. Kurwa, tu jest kanion. No, mówiłam, a pszczoła? Japa. Pszczoła. Są dwie pszczoły. Shit. Ciekasz? Ciekłaś? No idę. U mnie chwilę stanęłaś w miejscu, ale to podejrzewam, że tego wina łącza po prostu. Chociaż tak jak mówisz, że ci nie ścina, nie? Nie. Ja spróbuję na następne już nagrania postarać się o texture pack, żeby mieć wgrany, żeby to nie było, wiecie, podstawowa paczka modów, żeby to jednak był faintful. Postaram się na najwyższej rozdzielczości tego faintfula, bo grałem w tym 2096x2096 pikseli i naprawdę to jest kocur grać na takiej paczce. Znaczy na takich teksturach, Boże, paczce. Ja wszystko do paczki teraz porównuję. Fajnie by też było skorpiony znaleźć, ale widzę, że to nie będzie takie proste. Poleciałeś nie denerwuj mnie z tymi skorpionami. Ja dopiero ogarniam w ogóle, o co tutaj chodzi. Nasz struś... Jakie skorpiony? Nasz struś się topi w piaskach. Nie, wiem to. Okej. Okay. Ty w ogóle w drugą stronę. O, aha, Boże, ja, kurwa. Ja też się topię w piaskach. Czekaj. No masz łopatę. No, mam. Ja muszę w końcu wystarczająco się najeść. No mi też by się przydało. Nie ukrywam. No, słyszę zdychanie strusia. O, co to? Bardzo przykre to zdychanie.
W sumie mnie to Jakaś śmieszy. ramka. Pełno motyli, trzy slajmowe wyspy, kolejna wieża do zwiedzania. Dobra, ale ja bym się bardziej cieszył, jakbym... A my nawet nie mamy łóżka. A my nawet nie mamy łóżka, no. O, tu jeszcze spawner zombiaków. Hello, my friend. Masz skrzyneczkę. Kurwa, i mam pół życia. Dobra, szybko, dam radę. Zbiję? Zbiję. Mam nadzieję, że jest tu tylko jeden spawner. A, oczywiście, że są dwa. Nie bij mnie! Jeszcze? Nie, już nie ma na szczęście. Bi, ten spawner. U góry nie ma, nie? Nie ma. A co w skrzynce? Pszenica. Nie będzie na dwa chlebki. A, no i żyćku. To żyćku fajnie, że jest. Już się robi noc? No, szybko. Ty mi w ogóle zniknęłaś teraz z mapki, nie? Czekaj, bo kreta bije. O! W ogóle mi mapka zniknęła. Jak mapka się zniknęła? Znaczy, nie widzę nic na mapie. Jak nie widzisz Creepera nic? Widzę. O, matko boska! Ile nie załadowało mobów ci... naciera? Kurwa. Nie załadowało ci mapy, że odkrywasz? Znaczy, widzę tylko mnóstwo Kurwa. Creeperów. Ja już ginę w tym momencie, wiesz? No nie, nie mów. Aha. Ogólnie mam nadzieję, że też nie macie gry zbyt ciemno. Ja ewentualnie jeszcze brightness. Aha. Okej, miałem dość ciemno ustawionego Minecrafta, teraz już będzie o wiele lepiej. Widzę, że już się z kimś tam tłuczesz, nie? Jezu, nie! A z kim ja się tłuczę? Duchem, ja z tyłu. Duch. Nie gadaj. Padam. Znowu przez niego? Dobra, to masz dead pointa, to się tepnij do tego miejsca. No, już lecę. A, i z tyłu ja dostałem jeszcze w pizdę od tego, z pająka, nie? O, marchewka zebrana. Dobra, w sumie możemy iść przez noc. Tak nie, bardziej. Nie możemy. Czemu nie? O kurwa, szkielet. A ja w ogóle mam 11 złota. Jakby co? Okej. Okay. Ej, tutaj. O, szkielety, nie. O, gdzie a jesteś? To jest węgiel. No to, dobra, lecimy na dół. To z dołu do ciebie strzelają. Gdzie na dół? Tu. O, shit! Czekaj, bo... nie ogarnę, gdzie jestem. A, dobra. Ja mam prawie Jokera, nie? Jezu, fantom! Nie, nie masz szans w ogóle, żebym ja w to grała w nocy. Fok. Serio? Aż tak się boisz? Ja... za dużo tego tutaj jest. Nie ogarniam. Zaraz to się ogarnie, to jest spokojnie początek. Kurwa, no, to zajebisty dla mnie jest początek. O, świetnie, nie pomogę ci. Fuck you. Co to? Creeper mi pomógł. Świeci się. Co się znowu świeci? Twojej reakcji słyszę, że to raczej nic dobrego nie było. Boś mnie bije, nie wiem co. Gdzie ty jesteś? Nie mam żarcia, biegam wolno. A, to jest nie... meteoryt. To takie świecące światełko. To jest coś dobrego, ale najpierw trzeba tam się dostać. Jezu, znowu mi bije fantom. Co jest nie tak z tą grą? Ja już znowu żarcia nie mam. No, świetnie. Już nam prawie północy minęło. No shit! Mówiłem, postaram się. Dlaczego ja się palę? O, nie! Dobra. Spadłam w japę. A ja właśnie w tym momencie chyba ginę, bo jeszcze skeleton. Tak, bawi się w snajpera. Tak. A ty nie zginęłaś tam? Ile jest tych fantomów? Nie wiem, dużo. Dlatego ja ci powiedziałam i ja nie gram w to w nocy. Zobaczysz, jak potem zbierzemy tego, to się nazywa zbroję, to nawet nam obrażeń nie będą zadawać. Nawet nie mamy łóżka, o czym ty do mnie gadasz? Jakie zbroje? Co to kurwa jest? Dlaczego ja się wiecznie palę? Chuj, siedzę w wodzie, nie obchodzi mnie to. Zjem sobie kurwa kubi. Aj, to będzie no, zabawna seria. No, jeszcze palę mnie w wodzie bije, co jest? Kurwa zombiak. Nara. Kto wpadł na tak durny pomysł, żeby iść w wodę? Kurwa! No, nie wiem kto, na pewno nie ja. No, nie wiem. Dobra, kurwa. Niech to się skończy, kopie się pod siebie. Tak. A, już powoli dzień wstaje. Pająk! O, creeper, jaki ty jesteś?
psychik, nie chcę tego creepera. Kolejny psychik. To są jakieś rodzaje creeperów? Nie denerwuj mnie nawet. Są. No nie. Mówiłem ci, że jak zaczynamy grać na modach, to wylecimy grubo. Oj, nie przyzwyczaisz się. To tylko pierwszy odcinek tak wygląda. Potem jeszcze godzinę na streamach. 11 sztuk złota przepadło w pizdu. No i damy radę, się nadrobi. Kurwa, wilkołak, ale tego pana to ja nie chcę zobaczyć. O, tam się coś świeci na wodzie. A ty? O, skorpiony. O, a tu jest jakiś domek na brzegu. A, i pirania. Jest już dzień? No, zaraz będzie. W sumie już jest. O, co? Łóżka, mam łóżko! Gdzie? Widzisz mnie na mapie? Jezu, tu się szkielet jeszcze dopala. Czekaj, bo ja chcę moje... Dobra, zapisuję tutaj dom na start, przynajmniej w pierwszym odcinku. No, to jest tak w sumie, jak szliśmy w drugą stronę, w ogóle w drugą stronę odbij. Dobra, poczekaj, bo ja idę po groby. To tepnij się tam po prostu. Aha, no to. Dobra, nieważne. Już jestem obok. O, skorpion. Jakiś dziwny. Świt. Dobra, ten dead point mogę w sumie skasować, bo on nic nie daje. Ten dead point. To jest ta dziura, gdzie się kopałem i tu oczywiście nie ma mojego grobu. O, jeszcze skeleton. No wyjdź z drzewa, cwaniaczku, no co? O, ma tylko 3 życia w sumie. Ja się boję. Nie, no jak tu mamy te groby, ty tutaj masz swój... A nie, to ja mam swój grób 2 razy. To ty masz swoje 2. Prywatna rezerwacja. I tu miałem akurat żarcie. O, i tu miałem ten cały sprzęt. Ważne jest, żebym miał chociaż mieczyk i kill off. A żarcie to się zaraz znajdzie. Dobra. Chodź za mną. Kurwa, musimy jakoś ominąć tą go. Moskita. Całego. Okej, okay, to tyle zbiegania mojego. No i mojego. I zaraz bierzemy łóżko, to przynajmniej już pierwsze łóżko będziemy mieli. Wait. Gdzie ty jesteś? Zamoliło mi coś. Dobra. Lecam. Myślę, że będziemy tak ogólnie starali się grać 3 dni minecraftowe, 4. Zobaczymy, ile teraz wyjdzie, bo tak naprawdę startowaliśmy od drugiego dnia. Jeszcze wszystko musieliśmy sobie poustawiać i tak dalej. Zobaczymy, jak wbije 6 dzień, to będą 4 dni. I czy tak jak ja myślę ogólnie, odcinek będzie wtedy trwał jakby 40 minut. Oczywiście ja się postaram wyciąć jeszcze te 2 noce, tak jak mówiłem, żeby was no niepotrzebnie nie nudzić. Tą noc oczywiście zostawię, bo trochę się wydarzyło. Ha, ha, ha. No. Tak, licznik śmierci musi się zgadzać, fajnie. Nie, licznik śmierci na pewno będzie. Bo podejrzewam, że my będziemy tak w tą grę lamić. Pieprzone piaski. Aha, jeszcze w piasek padłaś? Nie, mam cię pocieszyć, no. Na szczęście jest, trochę widać różnicę pomiędzy tymi piaskami. Jakby wyobraź sobie, żeby tego, tekstura piasku wyglądała tak jak normalna. Wyobrażam sobie tego. Dobra, i tu mamy chałupkę. Tam jest druga, widzę. Tamtej też nie zwiedziliśmy. No, no wskakuj, bierz łóżko. Masz miejsce w ekwipunku, żeby je wziąć? No, mam bardzo dużo miejsca, bo nie wzięłam swoich deadów. Nie wzięłaś bo tego? Moje groby... Nie, bo moje groby gdzieś zniknęły. Dlatego mówię, że 11 sztuk złota poszło w pizdiet. A, ja mam 11 sztuk złota. Aha, to są... masz moje złoto. No, ale dobra, sama widziałaś, że to były 2 moje groby podpisane. Tam jest jakaś chatka. Aha, ty już poleciałaś do przodu. O, fajnie. O, guziec mnie bije. To jest, gościu. Jak on mnie mocno bije. No chodź tu. No idę, no, nie mogę biegać. A ja też nie. Dobra, masz mięso za godną walkę z przeciwnikiem. To można no, żreć? No przyda się. To można żreć czy nie? O, mam ziemniaka do jedzenia. A, i mam 7 stringów, czyli na łóżko już w sumie mamy? Nie, jeszcze nie mamy.
Dobra, ziemniaczki, zgniłe mięcho. W którym razie mnie za... Dobra. Prawie mogę, dobra. Co to jest? Mole. Kret? Kret pływający po wodzie. Meduza! Lecisz za dobra, mną? Meduzy to jest coś niebezpiecznego? Znaczy, jeszcze tego nie wiem, ale podejrzewam, że na pewno jakąś truciznę aha będą miały. Okej. Okay. O, tu też jest chatka, jedna chatka, druga chatka. Tu jest też łóżko. Dobra, jest łóżko. Jest drugie łóżko. Ale mam już łóżko. No dobra, ale żeby... O, tu jest kolejne łóżko. I mam dwa plecaki. Chodź, znalazłem plecaki dla nas. Tu. Czy to jest ten... Emerald? Szmaragd? Tak. Co ty gadasz? Ale to i tak jest... To tak wyje! Co tutaj? Co to jest? Nie wiem, ale chodź nie szybko, wiem. Musimy... Serio? Chodź szybko, musimy się dostać do tego domku. Bo widzę, że już tutaj lata ta cała... Ten cały komar. Nie, odleciał, już go nie ma. Czekaj, pieczarki muszę zebrać. Dobra, to może ja wezmę te dwa łóżka, te dwa plecaki. Idę. Idziesz? Chodź, bo tu mamy dość niebezpiecznego przeciwnika. Jak ja mam trzy serduszka, o czym ty do mnie mówisz? Wągiel wezmę ja. Pochodni nie. A, pochodnie mam trzy. Ty masz jeszcze swoje pochodnie? Czy? A nie, ty wszystko straciłaś, mówię. Nieważne. Dobra, w tej chacie rozwalonej coś było? Nie. Nie, łóżko dobra tylko. Czyli patrząc na mapę, no trochę zwiedziliśmy już. No i przynajmniej mamy łóżka. Jezu, denerwujesz mnie, ziom. Idź stąd. Ale nie chciałbym się osiedlać na miejscu startowym. Tam widzę za tą, jakby to ci powiedzieć. Jak masz swoje dedy, tepnij się do tych dedów. Usunęłam. Usunęłaś już wszystkie? Wszystkie, bo mnie wkurzały. Dobra. No to przejdziemy się z buta w takim razie. Żebyśmy przeszli się właśnie w tamtą mięsa stronę. Bo chyba jelen nie daje mięsa. Żart. Dobra, tu lecimy. My tu cię zginęliśmy. Bo chcę zobaczyć, co jest właśnie na tym takim zielonym jakby terenie. Wąże pływają, ładne rybki. Być nie umierać. No. Nie umierać w tej grze, nie da rady. Gdzie jest żarcie? Czy ja mam jeszcze jakieś żarcie? Oczywiście, że nie mam. No. Strasznie szybko tu żarcie spada. Pod tym coś no było? Aha, tu mamy ten domek, gdzie znaleźliśmy łóżka. Tam coś dużego widzę chyba na mapie. Mam nadzieję, że to nie jest to, co myślę. Nie wiem, jak widzę szkieleta. O kurwa. Co to jest? Właśnie, nie idziemy do tego, w drugą stronę. To ma 160 życia i podejrzewam, że jesteśmy dla niego na dwa hity. Na jeden. To był motyl, ja pierdolę, ja się wystraszyłem, że to jest jakaś glizda. Pusy. Piasek! Pod spodem jeszcze jeden. Kurwa, jeszcze jeden? Lecę. Dobra. To jest tylko jakaś taka, jakaś struktura? Czy do tego można wejść? Nie, to jest struktura. A to jest utwardzona glina. Dobra. Gliny są doniczki. No, tak, twoje ulubione. Zapomniałem. Tak. Tu nic nie kurwa ma. Kurwa, jest jakaś pantera. No to tak średnio, żeby się nie zbliżała. Czekaj, bo wpadłam w piasek. Wcześniej mnie wyśmiałeś, jak ja wpadłem. Aha, i padam. Nie wiem od czego. Od tego. A, udusiłam się. No. Świetnie, okej, okay, fajnie. Dobra, tepnij się w tym miejscu, ja spróbuję wykopać ten piasek. No, twój grób tutaj jest na szczęście, już się możesz tepać.
Chyba nie tepłaś się w tym miejscu, gdzie miałaś się tepnąć. Czy tepłaś się? Tepłam się. A, to ja cię nie widzę. O, dobra, już jesteś. Jestem. Co jest tutaj, na tym terenie? Slajmowe, ale mi chodzi dalej. Dzisiaj dużo łażenia i konkretnie nic nie robimy tak naprawdę, bo mówię, musimy się ogarnąć, co mamy ogólnie dookoła, nie? A standardowym zadaniem było, żebyśmy już jakieś fajne, tak naprawdę pokrzone sprzęt wzięli i zebrali na start. Ale jak to bywa z moim osobistym szczęściem, zarówno tak jak widzieliście w paczkach z FIFA, tak i w Minecrafcie, jest jedno wielkie gówno i większość czasu tak naprawdę straciliśmy na szukanie łóżek. Dokładnie. Fajnie jest. W tamtej chatynce byliśmy, czy nie? Na prawo? Chyba nie. No chyba coś było też dobrego. Tam wcześniej się taki dość potężny mob też kręcił. Ale nie widzę go teraz. Ogólnie jak masz mapkę w prawym dolnym rogu, ty masz w prawym dolnym rogu mapkę, czy gdzie? No. To tam takie czerwone punkty i tak dalej, no to wiadomo, są przeciwnicy, nie? Mhm. Coś... Aha, to jest ta taka chatka, pusta. Powiedz mi, że zebrałaś plecaki, które były w skrzynce. Zebrałam. Dobra. Tylko nie pamiętam, jak się je ustawiało. Ty ustawiałeś coś tam, backpack, coś takiego w ustawieniach, czy nie? O, nie wiem. Bo ogólnie te plecaki nam służą też za łóżko, nie? Nie, ja mam łóżko. No, ale mówię, że te plecaki też mają funkcję łóżka. Nie obchodzi mnie, to ja mam łóżko. Ale przecież nie będziesz łóżka targać za każdym razem, jak będziemy gdzieś lecieć. Jak nie? No nie będziesz miał wtedy zapisu w domu. Kurwa, mi znowu głód bije. Co jest tu? Dokładnie. W sumie... W ogóle nam 3 dni naliczyło z tego, co widzę. Mhm. Długo spaliśmy. Miał. Dobra, no szczerze powiedziawszy, myślę... Taki spawner właśnie. Tylko czego to jest spawner? Chyba kaczuszek. A no, kaczuszki. Tak, kaczuszek. Ale słodko. Dzięki, że bombę wyłapałem od ciebie. O, sorki. Nie klikaj na mrówki. Wszystko, co jest mrówkowe, motylkowe, jest złe. Wąż, 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 wąż. Nie no, a co, bijecie? Nie. Co ale mi tu panikujesz, bo ja już uciekałem? Czemu mnie kaczka bije? Co jest? Te kaczki biją? Na pewno, nie? No, bije mnie przecież. To jest? Gdzie ty jesteś? Pokaż. No patrz! Jaka kaczka? A no, piją mnie. Co za... Dobra, trzeba... Twoje szczęście! Moje szczęście, no. Mnie biją kaczki. Dobra, to chcę wziąć i tą wodę na razie usunąć. Ona jest pod szkłem? Tak, pod szkłem. No ona była pod szkłem, prawda? To z tej strony i z tej strony. No, jestem zajebisty. Naprawdę. Dobra, teraz. O. A, kurwa, tu są te ruchome piaski. Nie wchodź na to. No, domyśliłem się, jak nagle zaczęłaś mi wpadać do środka. Dobra. Musimy i tak najpierw rozbić te spawnery, żeby tą skrzynkę sięgnąć, nie? Masz kilofa? Nie. Dobra. O, kaczka, ty... A, bo tu jest chyba jedna taka kaczka, wiesz, która bije ogólnie. Nie. Ruben Dick się nazywa. Nie, Ruben Dack. Dobra, zsuń się na chwilę. Już nie. O wiele szybciej zbiję to kill-offem. Okej. Okay. Okej, zobacz, co jest w skrzynce. O, ryby. I broni do beritry? Nie. I... O. Pióro tego. O, mam dwie tego. Mam dwa jaja. Pawia. No, to będzie do specjalnej broni, którą będziemy robić, ale to nam zajmie 10 odcinków, jak nie lepiej.
Dobra, to może zostać. Ziemię mam. To żeby tak jeszcze na zakończenie odcinka. Kurde, przejdźmy się po tym zielonym terenie, bo ten zielony teren strasznie mnie interesuje. Żeby już szukać gdzieś miejsca, gdzie będziemy mogli się osiedlić. A tu? A tu są te chyba skarabeusze. A nie, tu nie są duchy. Nie znasz tych piasków. Duchy na szczęście nie biją. O, oho, ale dobra, ale te szczury tak. Zaraz zginę. No bij to, czemu nie bijesz? Dobra, duchu, proszę o pierdalanie stąd, dziękuję. Żelazna siekiera, 32 pochodnie, drzwi, jak i salt ore. Czyli coś, co nie jest żarciem, mnie nie interesuje. Czemu siekierę nie wziąłeś? Mam swoją. Mam swoją? Mhm. A, nie mam swojej. No to masz pecha. No dobra, ogólnie myślę, że wejdź tutaj na domek, już zakończymy dziś odcinek. O, ranara duchu. Teraz chwila, pod jakim przyciskiem to... Jeszcze mi mecz zajebała na sam koniec, nie? Coś cię bije. Najprawdopodobniej coś już leci w naszą stronę. Dobra, F5 klikam. Ustaw się tutaj tak ładnie. O, dobra. I tak. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się ogólnie podobał. Pewnie odcinek wyjdzie trochę dłuższy niż te pół godziny, jakie zakładamy na odcinek, ale wiadomo, no. To był start, musieliśmy też wszystko przetestować. I tak będzie parę momentów wyciętych z tego odcinka, ale chcemy ogólnie nagrywać pełne odcinki. W końcu mamy łóżko, więc jakoś nam to pójdzie. No i co? Ogólnie zostawcie suba, dajcie łapkę. Nie wiem, napiszcie jakiś ciekawy komentarz. Jestem ciekawy. Co napiszecie? No i ja się z wami żegnam. Nała! Hello!